Beskid Niski. Już sama ta nazwa jest przekorna. Bo jakże to nazwać góry niskimi? Czy piękno gór można odnaleźć w dolinach? Zdecydowanie tak. Beskid Niski to kraina ciszy, niesamowitej architektury, ale my dzisiaj skupimy się na jego smakach. Dzień dobry. Witam serdecznie. Poczęstujmy pan jakąś wodą? Henry smakowo najlepszy. Proszę. Dziękuję. A na co ta woda pomaga, proszę powiedzieć? Henryk, przemiana materii, wrzody żołądka, podstawa cukrzyca, niedobór jodu. Józef II, te same właściwości co Henryk. Franciszek, wrzody żołądka, najelita, na zaparcia, Anna, górne drogi oddechowe, słone, Józef I, urologiczne, nerki, piaseczek, dna moczanowa. Które z tych wód mogę zabrać ze sobą na wynos? Mamy Henryka, Józefa i Franciszka. A pozostałe dwie? Jeszcze Anna? Mamy Annę i Józefa II tylko u nas w pijalni. Ale to są wszystko wody, które wypływają tutaj ze źródła, tak, prawda? Z Parku Zdrojowego. Rozmawiałem przed chwilą z panem o wodach leczniczych, ale Wysowa Zdrój to nie tylko wody lecznicze. Oczywiście, uzdrowisko Wysowa to również wody mineralne. Wysowianka z jodem i Wysowianka Zdrój. Jaka jest różnica między wodą leczniczą a wodą mineralną? Przede wszystkim chodzi o mineralizację. Dajmy na to Franciszek, woda lecznicza ma w sobie aż 14 tysięcy składników mineralnych. Woda Wysowianka ma w sobie 3000 składników mineralnych. Wód leczniczych nie możemy pić w dużych ilościach, jedynie 200 ml dziennie, natomiast wody mineralne według potrzeby. Te wody tutaj wypływają, tutaj są butelkowane, gazowane. Zgadza się, źródła Wysowianki są w Wysowej Zdroju. Tutaj niedaleko mamy rozlewnię wód mineralnych. W tym roku otworzyliśmy nowoczesną linię do produkcji wody w opakowaniach szklanych. Lokalność i regionalność naszych produktów zdecydowała o tym, że należymy do sieci dziedzictwa kulinarnego Małopolska. Sieć dziedzictwa kulinarnego zrzesza wiele produktów. Są to potrawy, miody, sól, wina. Nie może też zabraknąć wody. Zgadza się, przecież Małopolska to kraina wód. Próbowałem wysowskich wód, teraz zobaczę, co Wysowa proponuje do jedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że u pani rydzę mogę zjeść. Oczywiście i nie tylko. Same specjały i frykasy. Super. Zapraszam. To siadamy do stołu. Na początku proponuję, abyś skosztował żuru na kiszonych rydzach, które jest sztandarowym naszym daniem. To zaczynamy od zupki. Dziękuję. Trudno zrobić dobrze rydzę? Z rydzu można zrobić wiele pysznych potraw, ale jedną z najprostszych to rydze smażone. Proponuję, abyś je przygotował samodzielnie. Pomogę trochę. Rydze pyszne. A co jeszcze można zjeść? Poczęstuję cię potrawami żydowskimi. Tutaj pierożki nadziewane gęsimi żołądkami duszonymi z włoską kapustą. A tam gęsie żołądki duszone z cebulą, w czerwonym winie, z goździkami i z rodzynkami.
A dlaczego kuchnia żydowska? Okolice Beskidu Niskiego to miejsce, gdzie galicyjskie sztetle były częste. Grybów, Bobowa, Gorlice. To były miasteczka, w których żyło wielu Żydów i stąd nawiązanie do ich kulinariów. Ale Beskid Niski kojarzy się przede wszystkim z Łemkami. No tak, to przecież łemkowszczyzna najczystsza. Jeśli chodzi o potrawy łemkowskie, podajemy rydzę po łemkowsku, czyli rydzę w pomidorach. Czyli wszystko, co podajecie, jest regionalne. Tak, staramy się, aby wszystkie nasze dania, potrawy nawiązywały do tradycji regionu. Stąd 15 z naszych potraw wpisanych jest na listę dziedzictwa kulinarnego Małopolska. A teraz spróbujemy kuchni łemkowskiej. Piękne rzeczy tutaj na stole. No tu mamy same lokalne jakby specjały. Począwszy od nabiału, ser biały, pierogi, czyli zlepieńce łemkowskie, chleb żytni na zakwasie, wędliny, keczup z cukinii z naszej uprawy. I to są wszystko łemkowskie przysmaki? Prawie wszystkie, tak, można powiedzieć, ale trzeba też pamiętać, że kuchnia łemkowska jest bardzo prosta, oparta głównie o ziemniaki, kapustę, nabiał, a jak widzisz są tutaj wędliny, to nie jest taka oczywista sprawa, bowiem Łemkowie w zasadzie nie jedli mięsa. Wędliny były na stole dwa razy do roku na święta. A skąd u Ciebie ta kuchnia łemkowska? Beskid Niski to jest teren Łemkowszczyzny, czyli jakby naturalna sprawa, można powiedzieć, ale też mam korzenie łemkowskie, mój dziadek był Łemkiem. Wychowywałam się w domu wielopokoleniowym, stąd przepisy, receptury na niektóre dania pochodzą z mojego rodzinnego domu. Kuchnia łemkowska jest prosta, zarówno jeśli chodzi o składniki, ale też w przygotowaniu. Jak chcesz, możemy przygotować takie danie. Serio? Jesteśmy w stanie coś zrobić teraz tutaj? Wystarczy nam 3 składniki. Gotowe, rzeczywiście to było proste, rewelacja. Mówiłam ci. Wszystkie te produkty są w sieci dziedzictwa kulinarnego Małopolska? Tak. Co Was skłoniło do dołączenia do sieci? Prowadzimy agroturystykę, podajemy dobrej jakości jedzenie, a znak dziedzictwa kulinarnego jest tego potwierdzeniem. Haluszki, chamiłki, garniak, ciurka, lewesz. Nazwy potraw łemkowskich może brzmią egzotycznie, ale są genialne w swojej prostocie. Pielęgnujcie tradycje kulinarne. Sieć dziedzictwa kulinarnego Małopolska zrzesza obecnie 39 podmiotów, ale miejsca wystarczy dla wszystkich.